Ponad 1000 górników uprawnionych do osłon socjalnych zostanie przekazanych z Polskiej Grupy Górniczej, PGG, do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, SRK, za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, JSW. Górnikom będzie przysługiwać 120 tysięcy złotych odprawy. Po przejściu do SRK górnicy mają skorzystać z osłon przewidzianych w tzw. ustawie górniczej, czyli urlopów przedemerytalnych i jednorazowych, odpraw pieniężnych w wysokości 120 tysięcy złotych. Dotychczasowy plan zakładał, że osoby te trafią do SRK wraz z przekazywanym przez PGG majątkiem likwidowanego ruchu Pokój w Rudzie Śląskiej. Zobacz także biznes kontra polityka. Wysłałbym ich na bezludną wyspę. Jednak z informacji skierowanych do pracowników PGG, którzy czekali na przeniesienie do spółki restrukturyzacyjnej, wynika, że przekazanie ma nastąpić za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zatrudnią ich na jeden dzień dla odprawy. Pracownicy PGG, mający skorzystać z osłon, 31 grudnia na jeden dzień mają być zatrudnieni w JSW, a dzień później z przekazywanym przez JSW majątkiem oddziału górniczego Jastrzębie III zostaną przeniesieni do spółki restrukturyzacji kopalń. Górnicy tam będą mogli skorzystać z osłon. Informacje o planowanym mechanizmie przekazania pracowników PGG do SRK za pośrednictwem JSW dziennikarze PAP potwierdzili nieoficjalne we wszystkich uczestniczących w transakcji górniczych spółkach. Oficjalnie jednak żadna z trzech spółek zapytanych przez PAP nie chce sprawy komentować. Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do PGG, SRK i JSW. Na odpowiedź czekamy. Czym jest SRK? Spółka restrukturyzacji kopalń zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 roku do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze, Makoszowy, Brzeszcze, produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później Grupa Tauron, Centrum, Mysłowice, Kazimierz Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój nr 1, Rozbar V, Jasmos, Krupiński, Wieczorek, w dwóch częściach, Śląsk, Ruch Piekary, część kopalni Bobrek Piekary, część ruchu Rydultowy, fragment kopalni Row oraz część kopalni Mysłowice Wesoła. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.